Dobry wieczór wszystkim. KSW zagościło do Radomia po raz kolejny, numer 88. Witam się z wami po krótszej przerwie, z tej strony Paula Klimek. I otworzyliśmy wydarzenie w nie lada sposób, bo nie dość, że debiutuje, nie dość, że catchweight, nie dość, że skończyli przed czasem. No, w 6 tygodni po pierwszej walce. Tak, dokładnie. Proszę państwa, Michał Gniady, Misiek Kokos. Dzisiaj fantastyczny skalp na niebyle jakiej gali, z niebyle jakim przeciwnikiem. To prawda, na pewno przyda mi się, tak jak to mówiłem. Pokazałem, że jestem pełnoprawnym zawodnikiem MMA. Był parter, zapasy, wszystko co potrzeba. No i co, teraz chwilę przerwy. No i chciałbym się pobić w marcu. Tak mi się wydaje, że to dobry termin. No i też niedaleko mojego miasta zapewne się odbędzie ta walka, zatem liczę na to, że zasłużyłem sobie na dłuższy angaż tej federacji. Powiem ci, że wszystkie płaszczyzny, które wymieniłeś, każdy z nich w sposób szczególny tutaj dałeś jakąś popisową akcję. Czy ta stójka i fantastyczny knockdown, czy ten rzut, który zdecydował, że skończyłeś w krucyfiksie, już dokończyłeś swojego dzieła. No naprawdę dopieszczane do ostatniego detala. Przygotowany 2 lata tak naprawdę czekałem na te walki, więc 2 lata przygotowań dają owocne efekty, zwłaszcza z tym koniem Damianem. Naprawdę, no czułem, że Jacek też mnie trafił 2 razy na wątrobę. Ale mówię, no nie, poszedłem na wymianę grubą z kickboxerem, który jest naprawdę mocno doświadczony. Nie trafił mnie ani razu, tak mi się wydaje, że nie widać nic. A ja tam trafiłem, naprawdę każdy cios widziałem grymas na jego twarzy i nieźle rozcięty. No i co, wymarzony debiut i czas na wakacje. Mój kochany, nie przedłużamy w takim razie, rozkoszuj się tymczasem w KSW i w końcu po 6 tygodniach jednej i drugiej walki odpocznij, jakieś wakacje ci się należą. No za 2 tygodnie wylatuję akurat do Abu Dhabi z moją kobietą. Więc idealny koniec roku. No i wracam i będę dalej w przygotowaniach. W takim razie miłych wojaży, piąteczka, witamy w KSW. Dziękuję bardzo.